Przygotowanie drukarki i finishera do wysyłki Ten film przedstawia, jak przygotować drukarkę i finiszer HP do wysyłki lub transportu. Najpierw naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę. Następnie odłącz przewód zasilający od drukarki oraz gniazda ściennego. Aby przygotować klawiaturę, jeśli jest zainstalowana, Opuść klawiaturę tak, aby spoczywała na drukarce. Przyklej taśmą blok piankowy z boku drukarki przy klawiaturze. W ten sposób zabezpieczysz brzeg klawiatury. Przyklej taśmą długi kawałek pianki z przodu i z boku klawiatury. W ten sposób zabezpieczysz klawiaturę przed uszkodzeniem. Zamocuj piankę folią do owijania. Usuń bloki stabilizacyjne z przodu i z tyłu drukarki. Obracaj stabilizator na spodzie drukarki, aby go podnieść. Drukarka jest teraz gotowa do przygotowania końcowego na platformie załadowczej. Uwaga! Podczas przewożenia drukarki unikaj nierównych powierzchni i przerw. Mogą one spowodować uszkodzenie kółek samonastawnych. Aby przygotować finiszer do wysyłki, najpierw otwórz przednie drzwiczki. Wyciągnij do końca szynę blokującą. Odsuń finiszer od drukarki. Odłącz wszystkie kable podłączone do drukarki. Wyjmij oba zasobniki wyjściowe. Jeśli zainstalowany jest pojemnik na ścinki papieru, wyciągnij go. Upewnij się, że pojemnik jest pusty, a następnie wsuń go na miejsce. Zamknij drzwiczki przednie. Korzystając z pomocy drugiej osoby, ostrożnie przechyl finisher na bok i wsuń go na paletę transportową. Przygotuj arkusz pianki przez wycięcie otworów na kółka drukarki. Następnie przyklej piankę taśmą na spodzie drukarki. Aby zabezpieczyć plastikowe kółka, zamocuj piankę do finishera folią do owijania. Finisher jest teraz gotowy do przygotowania końcowego na platformie załadowczej. Kliknij kartę listy odtwarzania w serwisie YouTube, aby znaleźć filmy HP w innych językach. Przeszukaj nasz kanał, aby znaleźć oficjalne filmy pomocy technicznej HP.